Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w niezwykle ciekawym filmiku, który bardzo chciałam nakręcić już jakiś czas temu dla Was. Słuchajcie, dzisiaj będziemy testować zwykłe farbki za 3 zł z Pepco oraz zwykłe pisaki. Całe opakowanie kosztuje 5 zł również w Pepco i będziemy je porównywać do tych tuszy do zdobień, które mam z Meet Across oraz z Rosalind, czyli z firm, które funkcjonują na AliExpress i tam właśnie te produkty zamawiałam. Jedna z Was mi pisała, że właśnie używa i do podobnego efektu używa pisaków z Pepco. Gdzieś kiedyś słyszałam również, że jedna z Was wykonuje zdobienia typu akwarela przy użyciu zwykłych farbek. Więc stwierdziłam, że no za 7-8 zł no można zainwestować i wypróbować, zobaczyć co z tego wyjdzie. Więc wykonałam dla Was kilka różnych prób. W międzyczasie one się będą pojawiać, będziecie widzieć jaki efekt można uzyskać, którą metodą. Starałam się wykonywać 3 wzorniki w ten sam sposób, w tym samym układzie przy użyciu zarówno tuszy, jak i pisaków i farbek. I zaczniemy od tego, jaka jest taka różnica między tymi produktami. Jeżeli chodzi o tusze, są one bardzo płynne, przez co zazwyczaj robi się większy bałagan i one strasznie mocno barwią wszystko, co napotkają. Pięknie wygląda to na paznokciach, ale jak trafi na bluzkę, dywan czy obrus, to również ten kolor niesamowicie się wchłania. Jeżeli chodzi o tusze, nagrałam o nich cały film osobny. Tutaj macie do niego link, więc możecie sobie go obejrzeć, zobaczyć jak się nimi pracuje na przykładzie przeróżnych zdobień. Tam wykonałam również kilka stylizacji. Tusze są zamówione z AliExpress, ich cena to jest też 4 zł, chyba 7-8 mniej więcej, zależy który i w jakiej pojemności. Więc tutaj no minusem jest na pewno to, że musicie poczekać, aż te tusze do Was przyjdą. Jeżeli chodzi o pracę tymi tuszami, pracuje się nimi całkiem fajnie. Fajnie można budować kolorystykę, nakładając kolejne warstwy, bo te tusze po prostu bardzo fajnie wszystko na siebie przyjmują. W pierwszym zdobieniu wykonam po prostu cieniowanie, przyłożenie 3 tych kolorów po kolei. Różowy, żółty oraz zielony, żebyście widziały właśnie jak to wygląda, jak się nimi pracuje. Pisaki. Jeżeli chodzi o pisaki, są to pisaki z Pepco, dostępne jest 10 kolorów w opakowaniu. I tutaj, jeżeli chodzi o wygodę malowania, no to bezkonkurencyjnie. Słuchajcie, otwieram po prostu pisak i od razu maluję. Nie muszę sięgać po żaden dodatkowy produkt, nie muszę się martwić, że mi się coś rozleje, że mi się gdzieś wyleje. Jest super do precyzyjnej pracy, bo możecie idealnie w miejscu, w którym chcecie, żeby ten kolor był, go nałożyć. Bardzo wygodnie się tymi pisakami maluje. Natomiast minusem jest to, że słuchajcie, jak malujemy tym pisakiem, to zostają nam ślady od każdego pociągnięcia pisakiem. I jeżeli chcecie stworzyć takie płynne, delikatne tło, to one nie do końca się do tego nadają. Dodatkowo te pisaki mają bardzo intensywny pigment. Jak maluję po kolorze białym, to on czasami jest aż za intensywny. Nie nadaje się do takiego, wiecie, rozmytego tła gdzieś. Można by zrobić tak, że założyć kolor biały, położyć te pisaki i od razu przejechać topem. Wtedy całość się tak nieco rozmywa. Ale jeżeli chcecie właśnie tak bardzo precyzyjnie w konkretnym miejscu umiejscowić odrobinę koloru, bo będziecie na to kłaść jakiś wzór, jakąś naklejkę, chcecie, żeby ten kolor był tylko w tym miejscu, no to pisaki sprawdzają się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o trzecią metodę, czyli farbki, tutaj oczywiście potrzebujecie wodę, pędzelka używam tego, co tutaj jest w tym zestawie, on nie jest zbyt precyzyjny, ale nawet dawał radę. Kładę trochę wody, delikatnie poruszam pędzelkiem, no tak jak się malowało farbkami w szkole, więc doskonale na pewno każdy z Was wie. I tutaj, jeżeli chodzi o wykonywanie tła bardzo rozmytego, delikatnego, to te farbki sprawdzały się najlepiej. Kolory robiły się bardzo płynne, bardzo delikatne, one się idealnie ze sobą mieszały i pięknie tworzyło się takie równe tło, zresztą same to doskonale teraz widzicie. Natomiast jest ich duży minus, ponieważ one muszą wyschnąć. I musimy czekać, aż całkowicie woda zniknie, dopiero wtedy możemy kłaść top. W międzyczasie zobaczycie, że ja nie miałam do tego do końca cierpliwości i jak przejechałam za wcześnie topem, to po prostu zgarniałam połowę koloru, no i cały efekt szlak trafił.
No więc to jest taki minus. Można zawsze trochę tej wody później odebrać wacikiem, ale trzeba uważać, żeby nie zepsuć efektu, no bo wtedy to jest bezsensowne. I widzicie już ten pierwszy rząd, który dla Was stworzyłam, czyli właśnie takie typowo pojedyncze kolory, położyłam jeden pod drugim. To miało służyć właśnie jako tło pod zdobienie i na kolejnej wersji położyłam Wam, no taką najszybszą metodą użyłam po prostu naklejek wodnych, bo to nie jest film o tych zdobieniach, po prostu założyłam czarne naklejki wodne, żeby Wam pokazać, jak na tych kolorach sprawują się właśnie jakiekolwiek zdobienie. I podsumowując, tworzenie tła przy użyciu tuszy, pisaków oraz farbek. Jeżeli chodzi o efekt końcowy, najbardziej podoba mi się mega fajnie rozmyty i wycieniowany efekt uzyskany przy użyciu farbek. Najmniej za to podoba mi się efekt przy użyciu pisaków, bo widać w nich te linie, gdzie ja tym pisakiem jechałam i malowałam. Natomiast jeżeli chodzi o tusze, tworzą one nieco inny efekt, ponieważ tam możecie pracować kropkami lub takimi nieregularnymi ruchami i możecie kłaść je stopniowo jeden na drugi. Tylko że ten efekt jest taki właśnie dosyć intensywny, więc jeżeli chodzi o tło pod zdobienia, najbardziej podoba mi się efekt wykonany przy użyciu farbek. Teraz przejdziemy do wykonania nieco bardziej precyzyjnej roboty i nie wiedziałam tutaj co do końca wymyślić, bo chodzi mi o to, że tutaj możecie teraz stworzyć bardzo precyzyjnie umiejscowiony wzór, który będzie Wam służył później do nałożenia na to zdobienia. Na przykład możecie namalować nieregularne płatki kwiata, a później obrysować je w piękne kształty przy użyciu jakiegoś żelu, stempelka czy naklejki. Możecie stworzyć aztecki wzór, który później również obrysujecie. Chodzi o stworzenie takiego bardzo precyzyjnego tła, nie takiego nieregularnie rozmytego, tylko w konkretnych miejscach. I żeby Wam pokazać najlepiej takie proste, konkretne kształty mniejszych kropek, kresek, po prostu nałożyłam trzy kolory w nieregularnym kształcie. Tu już patrzyłam na różne kolory, żeby trochę sobie też pokombinować i zobaczymy, co sprawdza się najlepiej do tej precyzyjnej roboty. Jeżeli chodzi o tusze, one dają bardzo fajny, taki rozmyty efekt kropelek. Najfajniej sprawdzają się, gdy kładziecie je po prostu na różne miejsca. I faktycznie, jeżeli chcecie tworzyć kropki, tusze sprawdzają się genialnie. Natomiast, jeżeli byście chciały tworzyć linię, to jest ona bardzo ciężka do zrobienia, bo te tusze się po prostu rozpływają. I w kropelkę rozpływają się w okrągłym kształcie, ale jak chcecie zrobić linię, to one się tak bardzo nieregularnie rozpływają. Jako drugie wykorzystałam pisaki. No i to jest chyba najfajniejsza metoda do tych precyzyjnych zdobień, bo piszecie sobie pisakiem, nie ma wygodniejszej formy. Jedziecie sobie kreskę, kropkę, dowolny kształt, jak chcecie, ten pisak zostaje w tym miejscu, w którym go położycie, więc macie pewność, że to Wam nigdzie się nie rozleci. Dodatkowo fajnie te pisaki możecie również kłaść jeden na drugi, jeszcze raz, żeby pogłębić kolory. Natomiast trzecia wersja to są farbki i one do takiej precyzyjnej roboty się totalnie nie nadają, chyba żebyście typowo wzięły jakiś bardziej precyzyjny pędzelek, bo ja używałam tego z farbek, no ale taki był test, więc tak zostawiłam. No i one tutaj po prostu mają wtedy za mało pigmentu, te kolory się rozchodzą, dodatkowo tworząc takie kropki, jest w nich bardzo dużo wody i wtedy musiałabym ją odsączać albo czekać aż wyschnie. Zaraz zobaczycie, przykrywając je topem, że nie do końca miałam cierpliwość na czekanie. Więc podsumowując, widzicie teraz wszystkie trzy kropki stworzone przy wszystkich trzech metodach. I tutaj zdecydowanie najmniej sprawdziły mi się farbki, natomiast na pierwszym miejscu postawiłabym i tusze, i pisaki. Jeżeli chcecie tworzyć kropki, takie właśnie okrągłe, ładne, do jakichś płatków, kwiatków, to super sprawdzają się tusze. Dodatkowo możecie nałożyć jedną na drugą i one wtedy się dosyć fajnie pomieszają. Natomiast jak chcecie tworzyć jakieś bardziej zaawansowane linie, jakieś wzory, to super precyzyjne są pisaki, bo możecie idealnie w jednym miejscu umiejscowić i to się nigdzie nie rozpływa, to jest bardzo czysta praca, taka jak lubię. Oczywiście wszystko przykrywam topem i top bardzo dużo zmienia, bo wtedy mamy taką gładką, równą, ładną taflę. Jeżeli chcecie robić na nich jakiekolwiek zdobienia, to oczywiście musicie najpierw przykryć topem, później zrobić zdobienie dowolne, stempelek malowane czy naklejka wodna i dopiero na to położyć jeszcze jeden top. Ponieważ inaczej, jeżeli byście naklejkę wodną położyły, no to ten wzór, on pod wpływem wody się będzie Wam jeszcze bardziej rozpływał. I wtedy może to być taka niekontrolowana zmiana efektu, więc lepiej zabezpieczyć najpierw topem.
No dobra, to teraz podsumujmy w ogóle, co nam z tego dzisiaj wyszło. Zdecydowanie chyba jest to udany test, bo zarówno pisaki, jak i farbki się całkiem fajnie sprawdzają. Myślałam na początku, że to będzie taki, no totalnie, że nie, że wiecie, że nic z tego nie wyjdzie, wszystko się rozpłynie i... No nie, za 8 zł możecie mieć naprawdę cały pakiet kolorów, który fajnie sprawdzi się w różnych kompozycjach. Jeżeli chodzi o to, co sprawdza się najlepiej w jakiej dziedzinie. W tworzeniu takiego bardzo rozmytego, delikatnego, jasnego tła podzdobienia super sprawdzają się farbki, ale pamiętajcie o tym, że ich ogromnym minusem jest to, że trzeba czekać, aż doskonale wyschną. Nie może być ani kropelki wody, bo to będzie miało wpływ na trwałość paznokci, a dodatkowo po prostu przy nakładaniu topu wszystko nam się rozmyje. Więc tutaj bardzo dużym minusem jest to, że trzeba długo czekać, ale plusem jest też to, że farbki bardzo fajnie się mieszają. Właściwie nie trzeba ich mieszać, przykładając jedną obok drugiej, one od razu same się mieszają. Więc za 3 zł myślę, że nawet do jakichś konkretnych stylizacji warto sobie popróbować. Pewnie większość z Was ma w ogóle farbki w domu, więc czemu by nie wypróbować? Jeżeli chodzi o pisaki, jest to bardzo czysta robota. Ja uwielbiam, ja nie lubię mieć bałaganu, nie lubię rzeczy, które mnie brudzą. I tak jak kocham pyłki, to nienawidzę tego, że mam je w dywanie, w fotelu, wszędzie dookoła. Bardzo tego nie lubię. Tak samo z tuszami, bardzo nie lubię tego, że czegoś się nie dotknę, a właściwie nawet nie trzeba dotykać, on sam jakby wychodzi z tego opakowania i wszystko jest takie różowe i on się tak mocno wżera, że aż mnie denerwuje. No tutaj macie mega precyzyjną robotę. Po prostu możecie malować konkretnie ten wzór w tym miejscu, który Wam się podoba. Jeżeli chcecie tworzyć nim jakieś konkretne wzory, bardzo fajnie się sprawdzają, bardzo czysto się nimi pracuje, bardzo szybko się nimi pracuje, jest to bardzo wygodne. Minusem jest to, że jeżeli chcecie większą powierzchnię pokryć takim pisakiem, to będzie widać ślady ruchów tego pisaka. Oczywiście można by jakoś pokombinować i robić to tak bardzo delikatnie, albo od razu przykryć topem, żeby to się nieco rozmyło, natomiast no jest to jakiś minus. Jeżeli chodzi o trzecią sprawę, czyli o tusze, o nich jest cały film, do którego już Was odsyłałam, natomiast z głównych wad i zalet, no wada to na pewno to, że zamawiamy je z AliExpress, czyli czekamy 3 miesiące aż przyjdą i mimo niskiej ceny i tak wychodzą dużo drożej od farbek czy pisaków. Dodatkowo minusem jest to, że no one właśnie, no nie wiem czemu, one po prostu brudzą mi wszystko dookoła i strasznie się po prostu czasami na nie wkurzam za to właśnie. Natomiast plusem jest na pewno to, że one bardzo szybko wysychają i że bardzo fajnie, jeżeli chcecie tworzyć okrągłe kształty, to one pięknie się tak rozchodzą i wycieniowują. I te ranty robią się od razu takie ciemniejsze, środek jest nieco jaśniejszy. Więc jeżeli chcecie robić kropki pod coś, no to zdecydowanie tuszami ten efekt wygląda najfajniej. No i niestety muszę Was podsumowaniem trochę zadziwić, ale nie jestem w stanie wybrać jednego z tych produktów, który jest najlepszy. One wszystkie są niedrogie, one wszystkie nadają się trochę lepiej, sprawdzają się w trochę innych kategoriach, więc no nie da się wybrać tak jednego. Po które będę najczęściej sięgać, a po które najmniej? Wydaje mi się, że najrzadziej będę sięgać po farbki, bo trzeba przynieść słoiczek z wodą, bo bardzo długo wysychają, a ja generalnie cenię sobie swój czas i jak robicie paznokcie sobie czy komuś, no to nigdy nie chcecie dużo czasu tracić na to, żeby produkt wyschnął. Wydaje mi się, że oczywiście będę sięgać po tusze, no bo je kupiłam i mam, więc będę z nich korzystać, a one nie nadają się do niczego innego, ale generalnie wydaje mi się, że będę dosyć często sięgać po pisaki, gdy będę chciała uzyskać właśnie taki fajny, szybki efekt takiego delikatnie rozmytego tła. Myślę, że raz na jakiś czas się na pisaki skuszę. Więc podsumowując, nie ma podsumowania. Generalnie cały ten filmik jest tak jakby podsumowaniem tego, co miałam Wam do powiedzenia. Dajcie mi znać, czy któraś z Was próbowała używać zwykłych farbek, pisaków, no któraś na pewno, bo same mi o tym pisałyście, żebym taką metodę wypróbowała. Moim zdaniem zdecydowanie fajna zabawa, fajnie można pokombinować, no a ceny takie, wiecie, 3-4 zł, no to nie jest nic ogromnego, więc fajnie, każdy z Was na pewno może sobie pozwolić na taką zabawę. Dajcie mi znać, czy Wy próbujecie którąś z tych metod i czy pochwalicie się może efektami, bo bardzo chętnie bym zobaczyła. Ja Wam trochę taki mały spoiler wrzucę, bo słuchajcie, tworząc te zdobienia, tą dziewiątkę, przez zupełny przypadek, tak sobie kombinowałam z tymi farbkami, pisakami, że odkryłam mega fajny sposób na stworzenie
najładniejszego tła, ładniejszego od tych wszystkich, co tu widzicie, zdecydowanie, przy użyciu tych pisaków. Ale z racji, że już dzisiaj tak długo gadam i tyle już Wam powiedziałam, chcę, żebyście trochę pobawiły się tą metodą, może same na coś fajnego wpadniecie, że tą metodę zobaczycie dopiero za tydzień. Ale ja już tutaj mam na boku położone te wzorniki i powiem Wam, że warto czekać. Trzymajcie się ciepło, pa pa!